Lądolód to nagromadzenie lodu tworzące pokrywę o powierzchni nawet setek tysięcy kilometrów kwadratowych, która rozpływa się na wszystkie strony, niezależnie od rzeźby powierzchni podścielającej. W historii geologicznej Ziemi lądolody po raz ostatni rozwijały się w Pleistocenie, czyli w okresie, który rozpoczął się 2 600 000 lat temu, a zakończył 11 700 lat temu. Rozwój lądolodów zależny był i jest od zjawisk klimatycznych uwarunkowanych przez cykle orbitalne Ziemi i cykle aktywności Słońca. Obecnie lądolody występują na Antarktydzie i Grenlandii. Grubość lodu we współczesnych lądolodach sięga do ponad 3 km. Szacuje się, że grubość pleistoceńskiej pokrywy lądolodu na obszarze Polski mogła wynosić od kilkuset metrów do ponad 1 kilometra. Podczas pleistoceńskich zlodowaceń lądolody rozwijały się w Skandynawii i docierały daleko na południe. W Polsce podczas zlodowaceń południowo-polskich lądolody dotarły aż do Karpat i Sudetów, co miało miejsce od 600 do 450 tysięcy lat temu. Lądolód zlodowacenia środkowo-polskiego, określany też nazwą zlodowacenia Odry, objął swym zasięgiem Polskę środkową od 170 do 130 tysięcy lat temu. Ostatnie zlodowacenie, nazywane zlodowaceniem Wisły, około 23 tysiące lat temu objęło północną i zachodnią Polskę. Masa lądolodu powodowała, że z ogromną siłą niszczył on teren, po którym się przesuwał. Rwał skały i grunt, które wtapiał w swoją masę. Miażdżył na coraz drobniejsze fragmenty. W miarę jak klimat się ocieplał, lądolód się topił. Materiał skalny transportowany przez lądolód pozostawał na miejscu wytopienia lodu. Na obszarze Polski osady pleistoceńskie zajmują prawie 90% powierzchni. Rozmieszczenie osadów polodowcowych przedstawia mapa geologiczna Polski. Ich miąższość przekracza lokalnie 300 metrów. Przykładem takich osadów są powstałe w pleistocenie gliny lodowcowe, obecne w wielu regionach Polski, do których dotarł lądolód. Stanowisko Mochty na Wysoczyźnie Płońskiej nad Wisłą, typowy przykład osadów polodowcowych i kwintesencja osadów polodowcowych, glina lodowcowa. Pozostałość po lodowcu składa się z drobnego materiału piaszczysto-ilastego, mułkowego oraz dużej ilości żwirów i głazów lodowcowych. Są to pokruszone fragmenty skał krystalicznych i osadowych ze Skandynawii, które zostały porwane przez lądolody i przetransportowane na wielkie odległości. Często występują w nich głazy o różnej wielkości, często o masie kilkudziesięciu ton. Po wytopieniu lodu największe z nich zostały złożone w postaci głazów narzutowych. Głazy pochodzące ze Skandynawii powszechnie występują na obszarze Polski z wyjątkiem obszarów górskich. Głazy narzutowe, inaczej erratyki, od łacińskiej nazwy errare, co znaczy błądzić. Są to fragmenty skał wyrwane przez lądolód ze Skandynawii. Bardzo często mają więcej niż miliard lat. Są takie konkretne rodzaje skał, z których zbudowane są głazy narzutowe, że dzięki znajomości miejsca, gdzie znajdują się te skały, możemy z łatwością powiedzieć, skąd taki głaz narzutowy został przetransportowany przez lądolód. Takie konkretne głazy nazywane są erratykami przewodnimi. Obecność głazów narzutowych na danym terenie jednoznacznie wskazuje nam na obecność lądolodu. Naturalne skupiska głazów narzutowych są nazywane głazowiskami. Jednym z nich jest głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Lądolody transportowały także ogromne pakiety skał o nienaruszonej strukturze, zwane krami lodowcowymi. Przymarznięte do stopy lądolodu mogły być przenoszone na setki kilometrów. Największe kry mają nawet 1,5 kilometra długości i kilkanaście metrów grubości. Jednym z przykładów jest kra łukowska, przyniesiona przez lądolód podczas zlodowacenia Odry z rejonu Kłajpedy na Litwie. W okolicach Łukowa kry te zbudowane są z czarnych iłów jurajskich, z dobrze zachowanymi skamieniałościami amonitów, belemnitów i małży, które badane są przez naukowców od XIX wieku. Wiek tych osadów szacuje się na 165 milionów lat.
W Gołaszynie koło Łukowa utworzono rezerwat geologiczny Kra Łukowska, miejsce o wyjątkowej wartości naukowej i przyrodniczej. Z biegiem czasu ocieplenie klimatu powodowało topnienie lądolodu. Odsłaniały się tereny dawniej skryte pod grubą pokrywą lodu, jak na przykład gliniaste wysoczyzny polodowcowe z licznymi zagłębieniami terenu, powstałymi w wyniku wytapiania się brył martwego lodu. W zagłębieniach tych, po stopieniu lodowych brył, powstawały jeziora wytopiskowe, takie jak jezioro Potopy czy Linówek. Przed czołem wytapiającego się lądolodu tworzyły się wzgórza i pagórki moren czołowych zbudowane z głazów, żwirów oraz piasków deponowanych na granicach zasięgu lądolodu. Moreny czołowe są śladem postoju czoła lądolodu na danym obszarze. Przed czołem topniejącego lądolodu tworzyły się także bezodpływowe jeziora nazywane zastoiskami. Przez lata wypełniały się one różnego rodzaju osadami. Bardzo ładnie wykształcone iły warwowe odsłaniają się w skarpie Doliny Narwi, w Dębem, przy progu zapory nad Jeziorem Zegrzyńskim. Profil iłów warwowych powstałych w jeziorze zaporowym na przedpolu lądolodu. Mamy tutaj 126 warw, czyli warstwy ciemnej i warstwy jasnej. Warstwa jasna powstała latem w jeziorze, warstwa ciemna powstała pod taflą lodu w zamarzniętym jeziorze. W związku z tym, jak policzymy te warwy, to możemy się dowiedzieć, jak długo funkcjonowało jezioro na przedpolu lądolodu. Jeziora rynnowe, które wypełniają polodowcowe obniżenia, występują na północy i na zachodzie Polski, w krajobrazie młodoglacjalnym ukształtowanym przez lądolód z lodowacenia Wisły. Rynny polodowcowe są zapisem niezwykle dynamicznych procesów, które zachodziły w masie lądolodu. W lądolodzie wody płyną pod znacznymi i bardzo często zmiennymi ciśnieniami w systemach podlodowych lub lodowych kanałów. Siła erozji tych wód jest olbrzymia. Często osady, które są pod lądolodem, są silnie erodowane. Efektem tych procesów są właśnie rynny polodowcowe, które często osiągają długość kilku lub kilkudziesięciu nawet kilometrów. W miarę jak klimat się ocieplał i lądolód się topił, rynny polodowcowe były wypełnione i konserwowane martwym lodem, często przez kilka tysięcy lat. Dopiero zasadnicza zmiana warunków klimatycznych i całkowite wytopienie martwych lodów spowodowały, że część z tych rynien stała się jeziorami rynnowymi. W Polsce najgłębszym jeziorem rynnowym jest jezioro Hańcza. Jeziora tego typu charakteryzują się mało skomplikowaną, prostą linią brzegową, często stromymi stokami i oczywiście znacznymi głębokościami. I tak w przypadku jeziora Hańcza największa głębokość wynosi ponad 108 metrów i jest to miejsce takiego przegłębienia, które znajduje się w dnie rynny. Innym przykładem jeziora polodowcowego jest rynnowe jezioro Bolesty. Jezioro Bolesty wypełnia część polodowcowej Rynny, nazywanej Rynną Rozpudy. Jezioro to ma szerokość zaledwie 325 metrów i długość 6 kilometrów, a jego maksymalna głębokość wynosi 16 metrów. Rzeźba polodowcowa jest najlepiej widoczna na obszarze młodoglacjalnym Polski Północnej, ponieważ formy polodowcowe są tam świeże i czytelne w terenie. Powstały zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu. Znajdują się tam liczne pagórki i wzgórza. Niezwykle malowniczymi polodowcowymi formami rzeźby terenu są długie, wąskie i kręte pagórki nazywane ozami. Zbudowane są z piasków, żwirów, a także głazów. Swoim zawiłym kształtem oddają zarys lodowych tuneli, którymi płynęły wody roztopowe niosące ten materiał. Podczas ocieplenia wody wypływające z topniejącego lądolodu osadzały piaski i żwiry, tworząc rozległe pokrywy sandrów. Osady te są cennym, naturalnym surowcem budowlanym. Obecnie sandry to duże, piaszczyste, płaskie obszary porośnięte drzewami iglastymi, takie jak na przykład Puszcza Augustowska. Na terenie Polski możemy zaobserwować także ślady po starszych zlodowaceniach. Po ponad 100 tysiącach lat od wytopienia lądolodu młodoglacjalna rzeźba terenu ulega wyrównaniu poprzez procesy erozji.
Różnice wysokości powierzchni terenu stają się niewielkie. Wzgórza ulegają wypłaszczeniu, a jeziora polodowcowe wypełniają się osadami i zanikają. Tak przekształconą rzeźbę nazywamy staroglacjalną. Taki typ rzeźby dominuje na obszarze poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia, oprócz obszarów górskich. Znajdujemy się na równinie garwolińskiej, która jest częścią niziny mazowieckiej. Mniej więcej 130 tysięcy lat temu stopił się tu ogromny lądolud zlodowacenia Odry, zwany też zlodowaceniem środkowo-polskim. Gdy stopiły się ogromne masy lądolodu w różnych zagłębieniach terenowych, a także i w rynnach polodowcowych, zalegały martwe lody. Po stopieniu się martwych lodów powstały tu przepiękne jeziora polodowcowe. Między innymi takie jeziora polodowcowe, całe pojezierze polodowcowe znajduje się na równinie garwolińskiej. A dlaczego te lądolody się stopiły? Ponieważ klimat się ocieplił. I ten okres nazywamy interglacjałem emskim, trwał od mniej więcej 126 tysięcy lat do 110 tysięcy lat. Ale jeziora nie trwają wiecznie, mają żywot krótki i wypełnione są osadami. I teraz badając te osady jesteśmy w stanie odtworzyć paleośrodowisko, jaki był klimat, jaka była wilgotność, jakie były opady. Na przykład temperatura średnia lipca dla interglacjału emskiego wynosiła 21 stopni. To ma bardzo duże znaczenie dla zrozumienia zmian klimatycznych, jakie zachodzą obecnie. W czasie tego interglacjału eemskiego roślinność bardzo się zmieniała od lasów brzozowych, poprzez lasy liściaste, poprzez przepiękne lasy grabowe, aż z powrotem do lasów sosnowych. Co jeszcze jest tu takie bardzo ciekawe, że te wszystkie paleozbiorniki są fantastycznie widoczne w morfologii terenu i mają ogromne znaczenie dla nauki. Choć lądolody już dawno ustąpiły, ich ślady w postaci form polodowcowych, moren, licznych głazów narzutowych czy malowniczych jezior tworzą współczesny krajobraz. Te naturalne pamiątki po minionych okresach geologicznych stanowią nie tylko cenne dziedzictwo przyrodnicze, ale i ważne świadectwo historii naszej Ziemi.